Witam serdecznie radnych, witam serdecznie pracowników Urzędu Miasta, witam mieszkańców Izbarka Warmińskiego, którzy przybyli na posiedzenie dzisiejszych komisji. I tradycyjnie w związku z tym, że są to posiedzenia komisji, oddaję głos panu radnemu Józefowi Kurcz. Panie burmistrzu, ja chciałbym może na wstępie powiedzieć, skąd mamy tak liczną grupę gości. Mianowicie ci państwo są akurat posiadaczami garaży na ulicy Marii Konopnickiej. Jest to 60 garaży. Jest to w planie zagospodarowania terenu o symbolu E110MU, co daje w planie następującą treść. Jest to teren zabudowy mieszkalno-usługowej. Zabudowę należy kształtować jako szeregową i tak dalej. No i na końcu jest, że istniejąca zabudowa garażowa powinna zostać zlikwidowana w ciągu 10 dni od momentu uchwalenia planu. 10 lat od momentu uchwalenia planu. No i stąd obawa państwa co do tych garaży. Państwo są mieszkańcami ulicy Kasprowicza, Prostej, Powstańców Warszawy, czyli jest to same centrum miasta. Proszę państwa, wyobraźmy sobie teraz, likwidujemy garaże, powiedzmy, wystawiamy 60 samochodów w centrum. Te samochody są niewystawione, tam nie ma miejsca, nie? Jak jeszcze wystawimy, to po prostu będzie parkingowe nieszczęście w mieście, nie? Ja osobiście i tutaj już część radnych jest za tym, żeby jednak zrobić te zmiany, tylko że ja myślę, że mamy jeszcze okres co najmniej 5 lat na to wszystko. I tak mówię, państwo powinni napisać o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Wniosek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego, bo to nie jest taka prosta procedura, to troszeczkę trwanie. A myślę, naszym dziełem będzie to, żeby wyjść naprzeciw państwu, żeby te garaże mimo wszystko pozostawić. Widzę, w tej chwili to jest sytuacja dziwna. Ja mieszkam 45 lat, ja 45 lat mieszkam w tym samym miejscu, na ulicy Kasprowicza. Wszystko się robi, żeby zagęścić tą zabudowę, zostawia się budynki, a nie myśląc o mieszkańcach, którzy mieszkają i mają samochody. Na samym Kasprowicza, między kościołem a ruchem, po dwóch stronach, to jest 154 mieszkania, a miejsc parkingowych jest 36. Tam jest wojna o miejsca parkingowe. Ktoś, kto tam za biurka sobie wymyśli to, że zburzymy garaże, no to ja sobie tego nie wyobrażam. Oprócz tego, że to są koszty. 50 czy 60 garaży to jest 500 000 zł. Nie wiem, kto to ten plan, wizję taką miał, żeby zburzyć te garaże. To jest dla mnie dziwne, prawda? Artur Weiss przez dwie kadencje obiecywał. Najpierw powiedział, że nie, później, że nie może nam sprzedać, bo podchodzi pod architekturę przyrody. Później się wychodziło, że co on jeszcze mówił? Że nie może, a na końcu przed wyborami powiedział, że najchętniej, jeżeli będzie w jego gestii, to on by to oddał. I powiedział do mnie, przecież się znamy. Ja mówię, tak. Komuna nam zabrała garażę, ty byś nam oddał, ale w postaci gruzu. Macie, zabierajcie. Plan zmieniony, zabierajcie sobie na taczki, na przyczepki. Garaże są wasze. Zabierajcie. To nie na tym rzecz polega. Podstawowa sprawa. Jest wsadzone 50 tysięcy w toaletę. Czy ta toaleta zdaje egzamin? Gdyby ona była w innym miejscu, gdzie są kamery, gdzie jest na deptaku, czy gdziekolwiek, ona by była czynna, jest okej. Okay. Tamta toaleta, jak była 3 dni czynna, to jest wszystko. Nie jesteśmy w stanie zrobić tej toalety, żeby była ona czynna, bo jest w takim akurat punkcie strategicznym, a wy mówicie o tym, że tam zrobimy fontannę, czy jakieś siłownie, czy coś. Czy tam rozkradną, rozbiją, co? Co 10 osób do pilnowania zatrzymamy? Ja mam sytuację taką, że przed garażem wystawiam samochód, zamykam się w garażu, coś tam robię, to wychodzę i nie ma lusterka od samochodu. To jest tak. Rada podjęła uchwałę, na przykład jutro, że garaże nieprawnie zajęte przez komunistów wracają do ich prawowitych właścicieli. I wszystko. I resztę załatwimy sami. Tylko niech te garaże staną się po podjęciu uchwały nasze. Bo to, że za darmo ABK czy tam później przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej drenuje od nas pieniądze, nic nie robiąc przy tych garażach, nie remontując. Nikogo to nic nie obchodzi.
proszę podjąć uchwałę, że garaże wracają do ich prawowitych właścicieli i będziemy resztę załatwiali sami. A teraz jeszcze powiem Państwu jedną rzecz. My jesteśmy Waszymi wyborcami i chcę Wam powiedzieć taką rzecz, że to jest około 300 głosów, Panie Burmistrzu, do Pana to też, że stracicie te głosy. Także jeżeli Wasza dzisiaj nie zostanie podjęta właściwa decyzja, stracicie głosy i Pan, i Radni. Ulica Kasprowicza. Był remont ulicy Kasprowicza. Mieszkańcy wszyscy stawali pod skosem po prawej stronie i na ulicy Mickiewicza też po prawej stronie. Chodziło 13 samochodów. Ale wy zrobiliście na prosto, że się wchodzi jak każdy dobrze równo stanie 8.